ewentualnie tam finansując cokolwiek z rezerwy celowej, cokolwiek by się udało poprawić. Nie globalnie. Znaczy, no globalnie, bo pytanie właśnie, dlaczego tak zadałem pytanie. Jaki to jest przedział czasowy, jeśli chodzi o ruszenie tej sprawy z miejsca, bo tam już działki są podzielone, z tego co wiem. No i mieszkańcy już od paru lat mówią, że no ten dom do rozbiórki, ten dom do rozbiórki, prawda, są na to gotowi. Wszystko stoi. Tak, tak. A no, ja tam ten na przykład nie wierzę, moja żona jej fiksuje zawieszenie w drugim samochodzie i no, no się no, też się zastanawiam, czy po prostu moglibyśmy coś z tym zrobić w tej chwili. No już po pierwsze, ja staram się być niejako w tym, co ja zgłaszam, być zgodny z Państwa priorytetami. Czasem coś wyrzucę od siebie, ale w zasadzie w 90% jestem zgodny z tym, co Państwo sugerujecie. W związku z tym najpierw po Państwa stronie pałeczka, tak? Jako priorytet, to no, zadanie. Tak, żeby chodziło o takie na... Tak, tak, ale chodzi mi o to, czy jakie są realnie możliwości ruszenia? Realnie możliwości są takie, że w związku z tym, jeżeli rada dzielnicy przedstawia mi, bardzo czy chciałabym mieć to i to, a to są zadania priorytetowe, to ja staram się w pierwszej kolejności skupiać się na tym, co proponuje mi rada dzielnicy. Mówię, ja potrafię sobie coś dodać od siebie, ale jeżeli jakieś, a to jest duża inwestycja, jeżeli taką dużą inwestycję rada dzielnicy mówi, że nie jest to jakimś priorytetem, że są inne ważniejsze sprawy, to ja nie będę tak dużej inwestycji przepychać, bo prezydent powie, no zaraz, mamy rada dzielnicy, nie chce, to znaczy, ja nie półtora szkoły, to nie ma sensu. Przepychanie w tej chwili, tylko po prostu ma wiedzę, czy coś z tym będzie robione, czy na przykład destruk, który mam jako radę dzielnicy tam położyć, żeby przez parę lat jeszcze tam wtedy pojeździć na tymczasowym rozwiązaniu. Jeśli tylko zapytam, bo UMA jest chyba w obrębie tego planu do wysyłania, który tam jest. Czy na ten chwilę obecnej, czy strony nowej zdolności, nie jest duży spór społeczny? No właśnie, komitet mamy z jednej strony, mamy komitet z Sześniowskiej, który chce budować, a strony mamy komitet z Korytarzowej, zawiązany, który się nie rozwiązał, który nie chce budować. Więc mamy jeszcze do tego, mamy sprawę drzew, które Rada Składowska zgłosiła jako powodniki przyrody. Sytuacja z tym odcinku komplikuje, bo gdybyśmy nawet zgłosili tą drogę do budowy, to będziemy mieli zaraz tutaj komitet z Sześniowskiej, który będzie za, a ten budowy będzie przeciw. Mieliśmy taką sytuację, zresztą bardzo tu gremialnie nas odwiedzali mieszkańcy z tego powodu, bo też już raz próbowaliśmy tylko rozwiązanie wybudować. Więc jeśli już, to moglibyśmy się na razie pokusić tylko o destrukt, bo w chwili obecnej plan zagospodarowania planuje tam bardzo dużą drogę do wycięcia i te wszystkie są drzewa. No to tak, ja sobie zdaję sobie sprawę, że właśnie jest to a wycinka drzew w pasie drogowym, zaraz zacznie się, że tak powiem, dużo na odbiór, tak jak się odbije, wśród mieszkańców. Więc, no i szczególnie tam jest... Tam spróbujemy. No właśnie, ale czy w tym kontekście, czy w ramach rady dzielnicy było tam było wniosek też złożony, żeby w ogóle wydział planowania zmienić kategorię drogi, żeby bo chodzi o to, że ta droga to z nowej jest taka, że nie można projektować tak często zjazdów do posesji, muszą być serwisówki wzdłużnie wybudowane. Tak jest w nowych przepisach. Więc ta koncepcja drogi musiałaby się troszeczkę zmienić, bo ta droga tak naprawdę jest tam zaprojektowana chyba na 80 szeroko, bo po prostu jest to kosmos, który nie jest do realizacji. Przyjmie, jeśli to zadanie jako priorytet i wtedy możemy dalej to forsować, tak? Zadanie nie zostało
zdaje się, że z tym jeszcze jest w planach. Tak, tak, tak. Też wiem, czy składać. To ja myślę, że chyba nie wiem, jaki tam jest koszt, no w tej chwili to wygląda duże. Tak, także najpierw musimy, jeśli trzeba, to zaproszę komitet mieszkańców, który protestował zazwyczaj. Jeśli zmieniło się ich zdanie, to wtedy możemy przystąpić, bo nie chcę też robić czegoś wbrew mieszkańcom, bo zaraz to się źle odbije też na nasze. Ale już na rezerwacji domów to chyba nie będzie wbrew, nie? W ramach rezerwacji. To znaczy, mieszkańcy mówili, żeby nie remontować, bo w ogóle tego masa na wtedy nie jest. A, bo zwiększy się ruch. No takie wnioski były, jak pamiętamy, tam za rok. Sami jesteś nie pierwszą kadencją, no chyba to nie pierwsza, ale tam jest sytuacja trudna do rozwiązania. Ja jestem pierwszą kadencją, nie do końca może. Nie, walczyliśmy z ulicą Walecznym, gdzie przekonywaliśmy na kilku kolejnych spotkaniach mieszkańców, żeby poszerzyć ten odcinek i położyć. Nie no, bo w niektórych uczestniczyłem, a to jest tak jak mówić ciszej. Ale dzisiaj dyrektor gdyby z ulicy Walecznej, to usłyszał teraz. Tak powiedziałby sobie na będzie wyjść. No tak. Ja to byłem taki bardzo kulturalny. Ja się nie chciałem odzywać, bo albo niektórych rzeczach nie wiesz. Na pewno pan to jest potrzebne, to są 30 metrów chodnika, to jest sztandar autobusowy.
i tam, gdzie byliśmy, robili 3-4 lata temu testy, te kamienne, tam sobie samochody robicie, żeby parking, tutaj są, żeby obcudzili moje przejście do tego roku. A ty zrobiliśmy od wiatru, tak? Od Brystiki zrobiliśmy drogę, żeby to było 7B. A teraz jest przewaz, bo to do 4 osoby. Dobrze. To jest 30 metrów. Żeby ludzie chodzić sobą, no mogą się to dobrze. Dobrze, czyli 30 metrów raz 2 i raz 2, 220 metrów, bo no to jest mniejsze. Ktoś jeszcze jakieś sportowe projektowanie? Sportowe projektowanie. Punkt 7. Wolne wnioski.
Bo zmiana linii autobusowej numer 20, to przenosimy, wpłynęło na maila mi tutaj chłopaki z Piszczyńskiej przesłali nam stanowisko, ja prześlę to dalej do... Wcześniej myślę jeszcze na maila, jakie będzie miało brzmienie. To musimy się odnieść, bo mieszkańcy ulicy, mieszkańcy w ogóle tego Zatębie chcą nam teraz 22 wydłużyć od... Tam jest, jak rozwiązać ten problem, no tego Zatębie zgłaszał, to nasi tutaj radni dziennicowie zgłosili dwa rozwiązania tego problemu, więc prześlę na mailu, to wszystko biorę razem i prześlę to do Zatębia. No to od czego, żeby mieć ten autobus Dziękuję panie przewodniczący. Pozwólcie panowie, że już głos. Dziękuję serdecznie. Tylko krótkie pytanie. Panie przewodniczący, pan Gut, panie radny i szanowni państwo, co z tym z LIDem? Z LIDem przedłużeniem wyprasza. Bo powiem szczerze, teraz poinformuję was, będziecie państwo mieli straszną oferę, awanturę, jeżeli się okaże i potwierdzą się słowa pana dyrektora, że z LID jest przygotowywany na wyprasza. Czyli, że jest bliski. Dzisiaj byłem w zarządzie Tuki Mostów, odmówili mi wglądu w projekt. Projekt po protestach mieszkańców miał być przeprojektowany, pomniejszony i tak dalej, no tam gdzie można by. Rzeczywiście prawdą jest, że RPET się dorzucił i MPWiK dodatkowe sieci robią, bo wyszło w tym wszystkim, że miejscowe uzgodnienia, złożenia miejscowego, przepraszam, bo nie tak strasznie było, przepraszam, wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopisano do fotomontu. I mówię w tym wszystkim z całą odpowiedzialnością. Ta dyskusja, która się odbyła dodatkowa, gdzie zmusiliśmy Zarząd Drugi Mostu, żeby się spotkał z mieszkańcami i z nimi porozmawiał, wytłumaczył, tak jak dzisiaj, no, przyjął na siebie cały odbiór, a nie mówił, że to Wydział Planowania, bo się narobiliście państwo, bo organizowaliście spotkania. I to jest samodny fotomontaż. Ja mówię, jeżeli chodzi o przebieg samego wydarzenia. Bo jeżeli chodzi o inne uzgodnienia, no to rzeczywiście to miało sens i tak dalej. Natomiast wyszło bardzo źle. Wie pan, i teraz... budynek lasy, rozmawiali konkretnie. To jeżeli... znaczy pan powie tak, lider, ale co, sklep ma nowy powstać, czy odnosi tego, co jest? Pan wytłumaczy, co chodzi? Węglarza, plan miejscowy. Nie mówimy o Lidlu, tylko mówimy o przebiegu drogi samej. I teraz, dzisiaj byłem w zarządzie Krótki Mostu. Jutro. To jest na wadę, czy co? To koledzy tutaj wytłumaczą przedłużenie. Jest projektowanie. Tutaj pan przewodniczący pilnuje, bo. I teraz sytuacja rzeczywiście zła, bo tak, prezydent podjął, tu zwracam się do pana radnego. Panie Marku, prezydent podjął, rzeczywiście tam mieszkańcy się pojawili. Nagle wyszło, że to nie jest koncepcja, a to jest gotowy projekt. Nagle wyszło, że pani dyrektor Żurkowska i te opinie, uwagi mieszkańców są wyrzucane. Bo Zarząd Drugi Mostów ma gotowy projekt i wszystko im odrzuca. I może oni by chcieli zmniejszyć, zwęzić, inne rozwiązania przyjąć. I jest duży problem. Dzisiaj pan dyrektor powiedział, że już jest gotowy z nim. Ci mieszkańcy, wszyscy, którzy tutaj byli wtedy, aż się boję. Ja myślę, że to jest przejęzyczenie. Nie jest gotowy z nim, tylko jest gotowy z ZUT. Bo idzie projekt. ZUT jutro ma być. Jutro jest gotowy z ZUT, tak naprawdę. Bo cały projekt idzie na ZUT przede wszystkim. I wiadomo, że wszystko, to co cztery właśnie mieszkańcy mają być na bazy. Ja też monitoruję. Ja sobie zdaję sprawę. Ja mówię, że. Ale to ja mówiłem, oczywiście, tylko to jest jasne. Ja nie znam terminu i ja dzisiaj to, co pan dyrektor powiedział, no to pan to co? Panie Tomku, bo tak się zgodzę, bo jesteśmy... Ja tylko wiem, że jesteśmy dużo do tyłu z tą drogą w ten sposób. Jasne. W konsultacji tych społecznych. Plan będzie wykładany jeszcze raz, z tego co się zdążyłem dowiedzieć. Nie wiadomo, czy tylko raz.
prośba do Państwa, żebyście też mieli też informację, to ode mnie ta informacja, rzeczywiście być może, żeby nie było tak, jak tutaj Pani zaatakowała, pomimo dobrych Państwa chęci i spotkania z dyrektorem Wydrychem, gdzie obiecał mi te 5% itd., gdzie mówiłem, że nie, potwierdziliśmy, Pani radna się, wszyscy chcieli dobrze, a wyszło jak zwykle. I to takie bolące, bo nie po to do 23 siedzicie Państwo, żeby później mieszkańcy przyszli i... Także prośba moja, może Panie Tomku, przypilnujmy to, bo Państwo rzeczywiście, i całe to towarzystwo mieszkańców, którzy są objęci tą drogą i liczyli na decyzję prezydenta, że pomoże i rzeczywiście była, dzisiaj jestem tam pełnomocnikiem, jestem pozbawiony możliwości zajrzenia do projektu drogi. Dzisiaj przychodzę 3 godziny później, powoli zaczynamy się to układać. To by było złe i przykre, gdyby się potwierdziło to, że nie chcą pokazać, bo jak decyzja zostanie złożona, projekt mogą zapomnieć, przechodzimy do innego etapu. Ja im to tłumaczyłem, oni wierzyli w prezydenta. Później macie tego kwiatki, że pan dyrektor mówi coś, oni bardzo mieszkańcy chcą wierzyć urzędnikom, no bo ze względu na inne doświadczenia, które są. I to jest przykład. To jest przykład. Także prośba moja, żeby Rada Dzielnicy w imieniu mieszkańców, których ma pełnomocnictwo, monitorowała, ale sprawdziła, czy rzeczywiście informacja udzielona przez pana dyrektora, że nie czekając na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który ma być wedle informacji głosowany w lutym, nie wiem, czy już wszedł do spisu treści, mówię o radę miasta, czy zdążą to zrobić, nie czekając, pójdzie z RIN-a, co by było takie przykre w tym wszystkim, nie czekając na opinię i zapoznanie mieszkańców.